to jest Chris, który zarobił pieniądze śledząc Marka, najlepszego inwestora w Naga. Naga oferuje Chrisowi prosty sposób społecznego inwestowania i zarabiania pieniędzy na giełdzie. To Tina. Ona wciąż śledzi ludzi w mediach społecznościowych zamiast zarabiać pieniądze w Naga. Bądź jak Chris. Dołącz do niego w Naga, w sieci inwestowania społecznego. Witam Was w kolejnym wideo, tym razem w odpowiedzi na Wasze pytania i prośby, no i też pod względem czasu, który nas goni, jeśli chodzi o odjeżdżającą pomalutku cenę Bitcoina w kierunku górnym oczywiście. Postanowiłem nagrać wideo, jak w kilka najprostszych sposób dokonać szybkiego zakupu Bitcoina. Zaczniemy od tego, jak zarobki z Naga bądź depozyt z Naga jesteście w stanie szybko zamienić na bitcoiny i wypłacić sobie te bitcoiny na portfel zewnętrzny. Później przejdziemy do jeszcze innych alternatywnych opcji nabycia bitcoina, natomiast dla wszystkich osób, które w tej chwili zarabiają na tradingu na Naga, lewarowanym tradingu na rynkach Forex między innymi i na indeksach, na pewno zainteresuje ta opcja. Ja ją preferuję z tego względu, że mam ustalony pewien procent swojego portfolio, w którym dywersyfikuję właśnie do Bitcoina i co jakiś czas robię sobie takie bitcoinowe zastrzyki depozytów bezpieczeństwa, jak dla mnie. I pokażę Wam, jak zarobki bądź właśnie balans naszego konta zamienić na bitcoiny z wykorzystaniem platformy Naga, a później jeszcze paru innych. Także zaczynamy od tego, że mając pewien depozyt, ja mam w tym przypadku na koncie PLN, żeby wymienić na Bitcoina na platformie Naga, muszę zrobić transfer do dolarów. Czyli najpierw wejdę sobie tutaj w Money Management i wykorzystam funkcję transfer, aby przetransferować z konta tradingowego złotówkowego na konto dolarowe, jedno z moich kont dolarowych. Przetransferuję sobie 1000 zł. Za co otrzymam, widzicie, po przewalutowaniu, po kursie takim międzybankowym, bardzo korzystnym, $245. Robię transfer. Transfer się powiódł. I teraz przechodzę na CryptoWallet. Musimy przejść na CryptoWallet, aby te zdeponowane w dolarach środki, jak widzicie, znalazły się już na koncie tradingowym dolarowym, wysłać na wbudowaną w Nagę ich własną giełdę, czyli Naga Exchange. Wchodzę w transfer, decyduję o wysłaniu wszystkich środków i podaję, pozwólcie, że przejdę na chwilę na telefon, muszę podać kod autoryzacyjny do wymiany, do exchange'a. Wprowadzę tutaj tymczasowy kod dwustopniego uwierzytelnienia i wykonuję transfer. Czekamy chwilę. Teraz zrobię to też na telefonie, żeby było szybciej. Muszę odebrać maila i w tym mailu od Nagi, który oczywiście już jest potwierdzający, muszę kliknąć potwierdzenie tej dyspozycji przeniesienia środków. Właśnie dostałem tego maila, jak słyszeliście. Klikam potwierdzenie i chwilę czekamy. Opóźnienia wynikają głównie z opóźnień związanych z łączami internetowymi. Za chwilę dostanę potwierdzenie i będziemy mogli przejść już na giełdę, gdzie na giełdzie pojawią się te środki w dolarach. Giełda obsługuje dolary i euro, dlatego jeżeli mieliśmy konto złotówkowe, to naturalnie musimy dokonać tego przewalutowania na dolara, tak jak widzieliście przed chwilką. Jeszcze moment, bo mój internet dzisiaj ma wyjątkowe problemy. OK, dostałem potwierdzenie, że już jest. Tutaj sobie odświeżymy stronę. Stąd powinny zniknąć. Jak widzicie, dolary zniknęły. Mamy informację, że zostały przeniesione na Naga Exchange. Dobra. Teraz, żeby przejść na Naga Exchange, to albo przechodzimy tędy
w Crypto Exchange, klikamy. Ja już mam przygotowane na kolejnej zakładce, żeby tam się nie logować, bo czasami trzeba dodatkowo się przelogować. Domyślnie mamy tutaj Nagcoina, jak wejdziecie. Przełączamy się na, w naszym przypadku na dolar do Bitcoina i mamy aktualny rynek. Widzimy, co się dzieje. To są oferty sprzedaży, to są oferty zakupu i ostatnia kwota zakupu. Widać, że tutaj ze względu na płynność na tej giełdzie, która jest ograniczona, przynajmniej na razie, niewiele się dzieje. Natomiast my możemy dokonać zakupu. Najłatwiej będzie dokonać zakupu, po prostu świeżmy sobie jeszcze stronę, zobaczmy na pewno, jaka jest ostatnia wartość. Tutaj widzimy, że najniższa kwota w tej chwili, oferta sprzedaży, to jest w tej kwocie, więc możemy sobie ją kliknąć, od razu się nam pojawia tutaj i mamy do wyboru albo kupić po tej kwocie za maksymalną naszą ilość dolarów, którą mamy w tej chwili. Powinna ona tutaj wskoczyć. Jeszcze chyba nie widzi. Zobaczmy na wallet, czy ją widzimy. Widzimy. Dobra, mamy nasze dolarki. Powinna giełda już się też zobaczyć i pozwolić nam... O, już wskoczyło. Dobra. Natomiast nie chcemy po tej cenie, bo po tej cenie nie kupimy. Jak widzimy, nie mamy takich ofert, więc wejdziemy sobie. Można byłoby kupić po markecie za maksymalną kwotę. Wyjdzie 0,39. Zobaczymy, jak wyjdzie po tej kwocie, którą tu ustalimy ręcznie. Kliknę sobie, ona się podpowiedziała. Gorzej, więc pójdziemy po markecie. 0,39 i klikam buy. I widzimy, że informacje o tym, że zlecenie zostało zrealizowane. Zobaczmy na wallet, wyczyściło nam dolary. Zobaczmy na bitcoiny, widzimy, że kupiły się z potrąceniem jakiejś tam małej prowizji. Wyszło mniej więcej tak, jak chcieliśmy. No i teraz, żeby móc te bitcoiny wycofać na wallet zewnętrzny, co oczywiście jest preferowane i powinno się tak robić ze względu na to, że na giełdach, no jest taka złota zasada, że nie trzymamy środków na giełdach, klikam przycisk withdraw. Klikam maksymalną kwotę, znowu muszę użyć autentykacji, aby dokonać tego przelewu, więc muszę znowu wejść w mój autentykator i podać aktualny kod. Dobra. Robimy withdraw i zniknęły nam bitcoiny stąd, a przeniosły się na crypto wallet. Teraz musimy poczekać chwilkę, odświeżyć stronę i na crypto wallecie już nie szukajcie tego w Trading Accounts, bo niżej crypto wallet powinny być już nasze bitcoiny na koncie. I teraz klikamy wyślij do i mamy tutaj kilka opcji, kilka możliwości wysłania na konto. Możemy wysłać na e-mail. Wysłanko na e-mail polega na tym, że możemy wysłać środki do innego konta na giełdzie Naga, do innego użytkownika, bądź zrobić prezent rodzinie na przykład, więc ten e-mail, który tu podamy, musi być e-mailem, na który ktoś już ma zweryfikowane konto już na Naga. Wallet address to będzie właśnie wallet zewnętrzny. Jeszcze raz możemy z powrotem wysłać na giełdę, jeżeli mamy bitcoiny, żeby zamienić się na przykład na dolary, bądź wysłać na konto tradingowe bezpośrednio. Nas interesuje opcja wallet address i teraz tutaj podajemy adres, nasz zewnętrzny adres portfela bitcoinowego. Musicie oczywiście takowy posiadać, jest to albo portfel sprzętowy, albo aplikacja, na przykład Coins, przeze mnie polecana, wielowalutowa, ale też bitcoinowa właśnie. Wybieramy kwotę i teraz tu jest ważne, żebyście wybrali, czy płacimy prowizję w Nagacoinie. Wtedy jest tanie o 10% ta prowizja za wypłatę, bądź w tym bitcoinie jeszcze raz. Jeżeli wybierzemy bitcoina, to warto sobie tutaj jeszcze raz kliknąć send max, żeby została przeliczona ta prowizja. Podajemy adres, wtedy podświetli nam się, będzie już aktywny przycisk do wysyłki i po drodze jeszcze musimy jeszcze raz podać kod autentykacyjny i dopiero wtedy uda nam się nadać bitcoiny na adres zewnętrzny naszego portfela. Kolejny raz dostaniemy maila, ja teraz tego nie będę robił, dostaniemy maila z potwierdzeniem znowu tego kodu autentykacyjnego dwustopniowego i dosłownie po chwili automatycznie, bez jakiejś dłuższej autentykacji, weryfikacji przez zespół Naga, te środki trafiają na nasze konto. Także wypłata jest, można powiedzieć, instant, błyskawiczna i za chwilę mamy bitcoiny wycofane na nasz portfel zewnętrzny. Tak to wygląda w przypadku Naga. Jeżeli byście chcieli z kolei zrobić bitcoiny, wpłacić i wymienić
na dolary, to robicie to analogicznie w drugą stronę, czyli najpierw trzeba zdeponować przez crypto wallet, trzeba zdeponować środki tutaj przez funkcję receive, te bitcoiny wysłać tą opcją na exchange i na exchange'u dokonać dokładnie analogicznie odwrotnej operacji sprzedaży po określonej przez was cenie albo przez po najwyższej aktualnej cenie, którą macie na rynku. Po tej cenie możecie sprzedać, wtedy to okienko do sprzedaży wykorzystujemy, ustawiamy kwotę, którą chcemy sprzedać i wystawiamy ofertę. Te oferty będą widziane tutaj, które wystawicie, jeżeli będą oczekujące, jeżeli wystawicie po cenie, której już tutaj ktoś oferuje sprzedaż, to one naturalnie od razu zostaną zrealizowane i trafią na wasz wallet i z tego walletu znowu wypłacamy na zewnątrz, tak jak wam pokazywałem, ale w tym przypadku dolary bądź euro i one się za chwilę pojawiają tutaj. Mamy na koncie tradingowym po prostu dostęp do tego, możemy tym handlować, możemy tradować na platformie Naga. Także tutaj mamy pierwszy rozdział zakończony. Drugą opcją szybkiego zakupu Bitcoina jest opcja, którą wam bardzo polecam. Jest to opcja na stronie Mindflow, mojej fabryki produkującej koparki oprogramowania do sprzętu wydobywczego. Możecie sobie wejść na zakładkę Kantor Bitcoin i tutaj możecie dokonać błyskawicznego zakupu do maksymalnie 1000 zł po całkiem dobrym kursie, oczywiście dostosowanym do pewnych prowizji operatora, z którego korzystam. Możemy kliknąć wymień, podajemy adres e-mail nasz do potwierdzenia transakcji, podajemy adres bitcoinowy naszego portfela, na którym chcemy dostać środki i kodem BLIK, który praktycznie wszystkie banki w tej chwili obsługują. Zgadzamy się na wszystkie oświadczenia, potwierdzamy i następuje zaraz po zaksięgowaniu środków natychmiastowa wysyłka waszych bitcoinów na wasz adres zewnętrzny. Jest ograniczenie do 1000 zł, ale zaletą jest to, że nie musicie przechodzić żadnego KYC, czyli Know Your Customer bądź Know Your Client, takiej procedury weryfikacyjnej użytkownika, czyli robicie to możliwie anonimowo. Gdybyście chcieli kupić większą ilość bądź sprzedać większą ilość bitcoinów, to polecam wam z kolei Kantor Bitcoin, który jest świetnym, nowoczesnym kantorem, który pozwala wymieniać, sprzedawać bitcoiny w bardzo szybki, prosty sposób. Weryfikacja tutaj jest oczywiście wymagana, natomiast ta weryfikacja to jest kwestia kilku minut, czasami kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Ja się nie spotkałem z dłuższą niż kilkanaście, kilkadziesiąt minut pełną weryfikacją po przesłaniu przez was dokumentów i już możecie tutaj sprzedawać i kupować bitcoiny. Co jest świetnym jeszcze dodatkowym rozwiązaniem, jest tutaj program partnerski, gdzie trzypoziomowo 10, 3 i 1% na trzech levelach jesteście w stanie otrzymywać prowizję od prowizji kantoru z wymiany bitcoinów na złotówki, złotówek na bitcoiny poleconych przez was partnerów, co jest rewelacyjnym rozwiązaniem i chyba unikatowym w skali polskiej i europejskiej, bo przeważnie funkcjonują jednopoziomowe systemy polecania. Ten system jest trójpoziomowy i mogę się wam pochwalić, że brałem udział jako konsultant w zakresie właśnie doradztwa co do wizerunku i schematu funkcjonowania tego programu poleceniowego. Oprócz tego macie też zakładkę widget, gdzie na swojej stronie możecie osadzić podobny do mojego Kantor i tam kierować swoich znajomych bądź klientów do szybkiej wymiany, takiej jak ja wam pokazałem przed chwilą na stronie Mindflow. Dokładnie podobny widget możecie sobie stworzyć sami. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o szybkie zakupy i sprzedaże Bitcoina. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia na platformie Naga i w świecie bitcoinowym. Hej, pozdrawiam was.